Hej, witajcie, tutaj Nexos, to jest kolejny odcinek i dziś będę miał dla Was unboxing nowej karty graficznej GTX 970 od MSI. Nowa karta graficzna, jest to upgrade jest to karta graficzna lepsza niż to, co aktualnie mam w bardzo przystępnej cenie. Jest to chyba najlepsza cena jakość aktualnie na rynku, więc jeżeli zastanawiacie się nad jakimś komputerem, może nowszą kartą graficzną czy coś, wydaje mi się, że 970 będzie to najlepszy wybór, tak po prostu moim zdaniem. Jako że nie jest ona jakoś o wiele słabsza niż 980, natomiast wydajność ma bardzo, bardzo tutaj dużą, że tak to powiem, więc wybrałem sobie tutaj egzemplarz od MSI. Jest to, tutaj mamy oczywiście na pudełku opisane wszystko, co takie w skrócie mamy, czyli 4 GB RAMu PCI i Express 3.0 oraz Overclocked Edition, czyli jest to karta podkręcona leciutko. No i z tych wszystkich modeli, które występują, mamy tutaj oczywiście Gigabyte, mamy także jakieś tam inne Strix od Asusa. Wydaje mi się, że MSI jest to mój wybór, jako że bardzo, bardzo lubię MSI. Ja większość produktów, które mam w komputerze, zawsze wybieram MSI. Nie wiem dlaczego, natomiast przystąpmy oczywiście do unboxingu, pokażę Wam, jak karta wygląda, więc wyciągniemy sobie to tutaj. No i całkiem fajnie. Jeszcze z tyłu tutaj możemy sobie zobaczyć, że mamy tutaj Zero Freezer. Mamy tutaj oczywiście opisane różne techniki chłodzenia. Ta karta graficzna posiada dwa wentylatory, które włączają się w zależności od tego, jak nasza karta graficzna pracuje. Jeżeli mamy na przykład gry czy też programy mniej wymagające, no to ta karta graficzna do 60 stopni praktycznie nie będzie używać w ogóle żadnych z tych wentylatorów. Więc tak mniej więcej pudełeczko tu wygląda. Jeszcze sobie zerknę, czy wszystko sobie tutaj zobaczyłem. Twin Frozen Fan, mamy także jakiś zaawansowany system tych rurek chłodzących, thermal pipe. No i oczywiście tutaj jakieś tam różne settingsy, więc myślę, że to sobie na razie odłożymy tutaj. Natomiast trafia do nas bardzo ładne, schludne pudełeczko od MSI, mamy ładne logo jak najbardziej, więc otwierając sobie to tutaj, tu wyciągamy sobie i dostajemy taką teczuszkę, w której zapewne będą znajdować się różne jakieś tam rzeczy na zasadzie manual i te sprawy. Przede wszystkim, co dostajemy tutaj, jest to 8-pinowy adapter. To jest, tu mamy 3 pin na 8 pin, jeżeli ktoś by potrzebował. Z tej strony mamy 8 pinów, które wpinamy do karty graficznej, natomiast tutaj mamy przekładnię z 3-pinowego tego, więc jak najbardziej spoko, jeżeli ktoś na zasilaczu nie ma takich opcji. Mamy oczywiście standardowo płytkę, kto to by się tym przejmował, jakiś user guide, jak podłączyć kartę graficzną, i tutaj jeszcze mamy jakąś ulotkę oczywiście, co tutaj ciekawego MSI ma w swoich produktach. Tutaj chyba dalej już się nic nie znajduje, choć nie, mylę się bardzo. To możemy sobie włożyć. Znajduje się jeszcze tutaj przejściówka z, to jest na DVI po prostu, z VGA na DVI. Ja mam pełno takich, więc sobie to włożę. No i przejdźmy oczywiście do samej karty graficznej. I tu wyciągamy taki kawałeczek nie styropianu, tylko tej takiej gąbki jakby. No i ukazuje nam się karta graficzna zapakowana oczywiście bardzo ładnie, więc wyciągnijmy ją sobie tutaj ładnie. I ta tutaj termostatyczna siateczka zawsze wydaje takie dosyć głośne dźwięki. Ja bym to tutaj otworzył sobie, tylko nie wiem, czy to z tej strony można. Dobra, udało się, oszczędziłem sobie tutaj troszeczkę wstydu, szczerze mówiąc. No i okej, wyciągamy kartę, która jest zimniutka, zimniutka bardzo, Twin Frozen. Powiem Wam, jest ona gigantyczna, jest ona naprawdę gigantyczna. Wydawało mi się, że będzie o nieco mniejsza, szczerze mówiąc. Więc zacznijmy od góry, jako że to będzie najbardziej interesujące. Karta graficzna prezentuje się w ten sposób. Mamy tutaj oczywiście bardzo ładne kolory. Mamy czerwony przechodzący w czerń z jakimiś paskami. Dlatego też bardzo estetycznie karta wygląda. I na pewno w jakichś systemach z czarnymi tutaj, czy też czerwonymi asetami będzie ona pasować. Wygląda troszeczkę jak sportowy samochód. Mamy tutaj, wiecie, taki począteczek. Kończy się takim, powiedzmy, tutaj wykończeniem ładnym.
z tej strony, od strony PCI, od slotu, widzimy oczywiście tutaj te tutaj tuby prowadzące ciepło, albo bardziej odprowadzające ciepło. Z drugiej strony również możemy zobaczyć jeszcze więcej tych tubek, bardziej one tutaj wystają z tej strony. No i ta karta graficzna będzie wpięta w moim komputerze w ten sposób, dlatego też będzie widok na tutaj... Muszę ją złapać jakoś ładnie. Będzie widok tutaj na logo MSI, które się świeci, jeżeli kogoś interesuje, to będzie świecić, dlatego też no taki mały asset, bardzo fajny, estetyczny. Mamy również tutaj to, co mówiłem, mamy 6-pinowe i 8-pinowe zasilanie. Co jest dziwne, w mojej karcie graficznej są 3 szóstki, no ale oczywiście taka decyzja została podjęta. Z przodu jeszcze jakie mamy wejścia? Mamy standardowo Dual Link DVI, dwa DVI wejścia. Mamy również HDMI oraz DisplayPort, który będzie obsługiwał monitory G-Sync 4K, milion i te sprawy. Natomiast tu mamy jeszcze Twin Frozer, mamy jakiś tutaj napis, ja go przeczytam. Twin Frozer Smart Cooling, Stay Quiet, Fans Don't Spin. Tutaj jest oczywiście informacja, że jeżeli te tutaj jakby wentylatory się nie kręcą, to nie ma czym się przejmować z tego względu, że karta graficzna odpala dopiero swoje wentylatory w momencie, gdy temperatura przekroczy 63-65 stopni. Dlatego też tą naklejeczkę również trzeba się jej pozbyć, żeby nie sprawiała ona kłopotu. Natomiast karta graficzna jak najbardziej ona się trzyma dobrze z temperaturą. A jeszcze tutaj oczywiście mamy ząbki do SLI. Ta karta graficzna chyba obsługuje 3 SLI, choć nie jestem pewien, szczerze mówiąc. Wentylatorki jak najbardziej spoko, bardzo, bardzo duże. No i tak jak już mówiłem, ta karta graficzna jest naprawdę ogromna. To ląduje w moim systemie. No i zobaczymy, może jakieś wideo zrobię, które będzie mówić, jak ta karta graficzna działa. No i powiem Wam, że to jest tyle, jeżeli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oceniajcie film i zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa, pa. Cześć.